Cześć, tu Przemysław. Witam Was serdecznie w zadaniu maturalnym z 2014 roku. I tutaj jest troszeczkę inaczej niż zazwyczaj w tych zadaniach, bo nie mamy żadnego pliku do pobrania. Mamy opis zadania, które musimy zrobić w arkuszu kalkulacyjnym, więc pewnie Excel albo Calc. I na podstawie tego opisu, który tutaj widzicie, no, będziemy sobie tworzyć dopiero wszystkie dane. Taką symulację fermy kurzej. No to bądźcie ze mną i lecimy. No, Wracam na razie nie na pulpit, tylko wracam tutaj, żebyście dobrze wyraźnie widzieli. O, właśnie tu z tej strony macie ten opisik, żebyście dobrze wyraźnie widzieli ten opisik i przyjrzyjmy się, o co tu chodzi. Mamy pewną panią, która ma kurzą fermę i ma na niej 200 kur. No tam jest jeszcze ile pasza kosztuje, ile kura zjada, to na razie nie przemijamy. I rozważmy okres hodowli trwający 180 dni. Dni są ponumerowane od 1 do 180. Czyli będziemy musieli tak ponumerować nasze dni. Tam, potem mamy codziennie z wyjątkiem niedziel kura znosi jajko. Tym się nie przejmujemy, bo to dopiero w dalszej części zadania będzie użyteczne. Ja już to zadanie prześledziłem po prostu zanim to z Wami zaczynam, więc łatwiej mi jest to tak ocenić. Oczywiście na maturze czy w sytuacji przeczytajcie to całe dokładnie. Teraz też możecie zapauzować, prawda? No, po zapauzowaniu, prawda, przeczytaliście sobie, co tam było. I y, teraz, co jest najważniejsze na początek? Jak będą się zmieniały te kury? Bo one będą znikać, bo je będzie zjadał lis i będą dokupywane, bo je pani, y, pani właścicielka będzie dokupywała, żeby było ich więcej. I to jest początek. Ile będzie kur? Bo potem, że kura znosi jajko, ile zarobi za jajko, ile wyda na paszę, żeby te kury nakarmić, ile wyda, żeby dokupić te kury, to wszystko jest wtórne. Na razie muszę wiedzieć po prostu, ile, jak się zmienia stan, ile dokupuje tych kur, ile list zjada. Tak? Czyli lecimy po kolei. No, przechodzę sobie na mój pulpicik. Troszeczkę musiałem pomniejszyć tekst, żebyście, jakby wszystko się zmieściło. No i co? Mamy dni, tak? I tych dni ma być od 1 do 180, czyli to sobie przeciągam w dół. Nie wiem, jak zrobić, żeby skoczyło do 180, tak trochę na czuja robię. Może znacie w jakiś sposób, to mi podpowiedzcie. Ale no, jest to w miarę szybko, to zrobiłem. Jakby co w komentarzach, prawda, można tam podpowiedzieć, napisać. No i teraz tak, ile kur? No to na początku jest ich 200, i to jest powiedziane w zadaniu, że pierwszego dnia w naszej symulacji jest ich 200, a potem no, lis je zjada. Ile zjada lis? Jedną kurę, tak? Nie, o dwie sztuki naraz. Zmniejsza liczbę kur o dwie sztuki naraz. Aha, czyli dwie kury zjada. Przychodzi lis nocą, w dni nieparzyste, i wtedy w parzysty dzień następnego dnia rano już jest dwie kury mniej. Czyli jak tu ich było 200, to ile ich, ich zje tutaj, tak? Ile zje lis? Jeżeli będą nieparzyste dni, no to jak wykryć, że nieparzyste? No to jeżeli. Test logiczny, reszta z dzielenia, czyli mody, z numeru dnia, jeżeli to jest dzień nieparzysty, czyli dzielenie przez 2, dzień parzysty, przepraszam, jeżeli parzysty dzielenie przez 2 wynosi 0, to jest to dzień parzysty i nic nie zjadł. Ale jeżeli to jest dzień nieparzysty, to zjadł 2. No i mamy, tak, ile zjedliśmy? 2, jak to przeciągnę w dół, no to widzimy albo 2, albo 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. No nawet, żeby mi to tutaj y, było widoczne, to tu gdzie 0 sobie dam po prostu w cudzysłowie minusik. Żeby mi się to nawet tak nie zlewało. Czy naw nawet mogłem tam dać nic o? Nic puste. No i ile zjęli? 2, 2, 2, 2. No to teraz pani binarna czasami będzie dokupywać, tylko że jest powiedziane, że powiększa o 20% stado, więc na razie się tym musimy policzyć, ile jest kur w tej wersji takiej, no, jak je lis zjadł. Czyli tu to się równa to, co było poprzedniego dnia, minus to, co zjadł lis. No i tu mogę mask mask wrożek. Mm. no tak, nie może być jednak puste, tak jak chciałem, bo wtedy nieodejmowanie mi nie działa, ale jak już zrobię 0, to już będzie dobrze. OK. No czemu? No, na całe. OK, czyli mamy, ile zjada lis? Lis zjada 2, yy, potem już jest wartość zmniejszona, następnego dnia parzystego rano już jest zmniejszona, trzeciego dnia jeszcze rano jest tyle, Wieczorem dopiero przychodzi lis i zje dwie, więc następnego dnia już jest ich o dwie mniej. No i teraz musimy sobie powiedzieć, ile dokupi pani binarna. Ile dokupić. No więc jest powiedziane, że co 30 dni 30, 60, 90 i tak dalej. Czyli jeżeli, no, mm, jeżeli numer dnia znowu reszta z dzielenia. Przez 30 tym razem. Jeżeli zestaw z dzielenia przez 30 wynosi 0, to tak dokupi coś. Zaraz sobie policzę, ile dokupi. A jeżeli nie, to nie dokupi nic. Tak? No i teraz ile ona dokupi? Ona dokupi tyle, ile było tego dnia rano. Yy... No właśnie, i tu będę miał pewien problem, niestety. Zaraz wam go pokażę. Te ile tyle było tego dnia rano? Yy, razy 20%, tak? No i na początku wygląda nam ok, no bo, prawda, mamy tyle, ile rano? 0, 30 dnia wpadła, kupiła 34. No tak, tylko że teraz. Od razu o te 34, ona je kupiła rano, bo jest powiedziane, co 30 dni rano przed posiłkiem powiększa stado. Czyli tak naprawdę kupiła jakby poprzedniego dnia wieczorem. Więc, więc kupuje rano według tego stanu z rana, i owszem, stan jest z rana, ale ja go muszę dorzucić. Więc jeżeli ja go teraz dorzucę, no to jest problem, bo licząc ten stan, korzystam z tego dnia rana. Więc chcąc do tego dorzucić te 34, te, tu mi się we wzorze nie będzie zgadzać. Zaraz wam pokażę, no bo teraz tak, jeżeli, yy, jeżeli te ile kur, yy, to jest to 200, yy, przepraszam, tu jest odtąd, to plus ile dokupić tego dnia. O, to jest błąd o odwołaniu cyklicznym. Dlatego, że niestety biorę chcę dodać do tego, co było, a no, nie, mam, nie mam ten. I muszę się zastanowić, jak to, jak to ułożyć sensownie wzór, bo, bo teraz. Bo teraz, tak, ona tutaj. Ona tutaj ma 34. Mm -hmm. No dobrze, popatrzcie, to to jest dzień. Jeżeli to jest dzień, który jest podzielny przez 30, to to jest dzień parzysty. A skoro tak, to to jest dzień, że wiemy, że lis poprzedniego dnia zerzał jedno. Czyli ja mogę tu brać nie B 31, tylko mogę brać z poprzedniego dnia. Tak? Znaczy nie B3, tylko B2 minus, je, minus 2 już po zeżarciu przez Lisa razy 20%. I wtedy będę się odwoływał do komórki wcześniejszej. Może ktoś zna lepszy sposób na wyliczenie tego. Chętnie poznam. Bo tak troszeczkę zakręciłem, ale teraz już będzie prościej, bo wartość jest dalej te 34 ale korzystam z poprzedniego dnia, więc mogę to dodać do siebie. Czyli to plus to, co tu, ile dokupić. Tak, ciach, ciach. No i popatrzmy, spada, 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 potem mamy dokupić 34, potem spada, 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 potem mamy dokupić, no i jest problem, bo dokupiliśmy <gry> 0,8 kury. Zadanie jest na to zabezpieczone, ponieważ jest powiedziane w tym zadaniu, że ma być zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej. Czyli nie mamy kupić 34,8, tylko 34. Więc jeszcze muszę zmodyfikować ten wzór i, i odtąd tu było tak. Dodać. Do, no bo tu w ogóle mamy ten pierwszy dzień, to wiemy, że 0 dokupujemy. Teraz tu muszę zrobić za do zera miejsc po przecinku. Mask, mask. 34, 35, 36, 37, popatrzcie zawsze jednak udaje jej się prze, przejść przez tą tą wartość lisiastą i ostatecznie jej te kury ciągle rosną, ostatecznie skończyła na 240 kurach, tak? Czyli tu tak to jest ta część. No i teraz co? Zadanie, no, jest to zadanie maturalne, także troszeczkę potwa się, wcale nie, nie, nie dziwię, więc zachęcam Was do tego, żebyście w razie czego zapauzowali ten film i spróbowali samodzielnie to oczywiście wyliczyć. Bo ja tu gadu, gadu, nie, pokazuję tego, ale wiadomo. No, nie będę was trzymał na pauzie tyle, możecie sami sobie nacisnąć pauzę, bo lecimy dalej z tym tematem. No i teraz co? Mamy to zrobione, i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie yy, f, yy bo tam będą potem kolejne pytania, nie? I podanie pytanie pierwsze, to w którym dniu i o jakiej porze po raz pierwszy liczba kur ponownie osiągnie wartość dokładnie 200 sztuk? Mhm. No i jakby tutaj wyszukać dokładnie 200 sztuk i którego dnia. No to musimy użyć funkcji wyszukaj pionowo. Yy, tak? Yy, f, yy, 200 sztuk. Yy, yy. Myślę, gdzie by to wstawić, żeby, żeby potem jeszcze zmieściły mi się obliczenia. Może zróbmy na razie te obliczenia, bo, bo w drugim pytaniu jest na przykład: Podaj łączną kwotę. Wy nie widzicie tych pytań, bo nie wyświetlam ich już tutaj, bo już nie ma miejsca na ekranie. Ale pytanie pierwsze to jest podaj w którym dniu i o jakiej porze dnia po raz pierwszy liczba kur ponownie osiągnie wartość dokładnie 200 sztuk. No o jakiej porze dnia? No wiadomo, że porannej, bo wtedy, kiedy ona dokupi, a niekoniecznie czy porannej, bo może być tak, że będzie malało. Ha, że dokupi, przekroczy, a potem liszerze zerze i wtedy w porze wieczornej. A. No właśnie, czyli trzeba znaleźć to miejsce. W nie wiem, czy tu funkcji szukaj, bo to jest takie pytanie: takie troszeczkę, no to jedziemy, nie, patrzymy. I tu było, no właśnie, tu spadło, spadło, spadło. Spadło, dokupiła, ale przekroczyła 200. Potem list zaczął zżerać, czyli, czyli tutaj spadło na 200. I to był dzień 33 wieczorem. Bo spadało, a nie rosło przy dokupieniu. No, dałem się w to wkręcić. Czyli odpowiedź na to pytanie jest dzień 33 wieczorem, no i wydaje mi się, że tu w zasadzie czy funkcję korzystać? Ja bym to zostawił tak. Tak bym to znalazł. Natomiast drugie pytanie już jest ciekawsze. Podaj łączną kwotę, jaką pani binarna wydała na paszę dla kur w ciągu tych wszystkich dni. Czyli my musimy policzyć, ile na paszę każdego dnia. Ile? Idzie na paszę. No ile idzie na paszę? Jest powiedziane, że kura zjada, kura zjada, moi drodzy, 0,2 kg paszy. No to już najpierw, najpierw sobie zróbmy, ile zjada na paszę. Ile zjada paszy całe stado, nie? No, już tu przesadzam z tymi opisami, ile zjada stado O. I stado zjada tyle, ile jest kurek razy 0,2 kg, bo tyle zjada jedna kura. Czyli 40 kg i tak dalej. Nie? Tu już mogą być połówki, bo tu jak najbardziej oczywiście zjada wartości. Ile to kosztuje? No, to jest te 40 kilo razy 1,9 zł, bo tyle kosztuje, kosztuje kilogram. No to odpowiedź na pierwsze pytanie, no to jest suma tej kolumny, nie? bo tyle każdego dnia wydaje na jedzenie. Tu możemy sobie nawet wykorzystać automatyczną sumę. Odpowiedź na pytanie numer dwa jest takie. Tyle pani właścicielka Fermy wydaje na jedzenie przez cały okres, wyda przez cały okres nad na jedzenie. Następnego, następne pytanie jest takie: każdego dnia pani binarna oblicza swój dzienny zysk. Czyli każdego dnia będziemy musieli przy każdym dniu mieć jeszcze dzienny zysk. I ten dzienny zysk będzie się składał z tego, że musi być kwotę ze sprzedaży jaj, bo sprzedaje jaja, i od tej kwoty ze sprzedaży jaj musimy odjąć koszt jedzenia, no i też koszt zakupu tych kul, które dokupuje, któregoś tam dnia. Tak? Więc musimy, yy, musimy teraz policzyć dzienny zysk, a zanim dzienny zysk, no to no może dochód, przychód z jaj, o, przychód z jaj. No to jest każde jajo, tak. Aha, ile znosi kura? Właśnie. Każda kura znosi jedno jajo. Ok. Czyli po prostu każda kura znosi jedno jajo. Czyli po prostu ile jaj, tyle, ile kur. Czyli 200 jaj na początku, tak. Tyle jaj. Razy 0,9 zł. Bo tyle dostaje za sprzedaż. No czyli wiemy, przychód z jaj każdego dnia. Cześć, tu Przemysław z przyszłości. No, taki nastąpił mały błądzik. Okazało się, że tutaj policzyłem dochód z jaj, ale dochód z jaj nie uwzględniając tego, że chrześcijańskie kury nie znoszą jaj w niedzielę. No więc poleciałem, prawda, z tym dochodem z góry na dół. Liczba kur razy kwota za jajo, bo każda kura tylko jedno jajo dziennie znosi. No właśnie, za wyjątkiem niedzieli. A skoro tak, skoro za wyjątkiem niedzieli, no to muszę tutaj to uwzględnić w tym wzorze. Czyli muszę tutaj zrobić nie i liczba kur razy 0,9 za jajo, tylko muszę dać, jeżeli, jeżeli dzień jest podzielny, a podzielność już robiliśmy tysiąc razy, tak? Czyli jeżeli mod z dnia podzielne przez 7 równa się 0, czyli jest to niedziela, to mamy 0 złotych. Zero przychodu z jaj. A dopiero, jeżeli to nie jest niedziela, no to mamy oczywiście jak najbardziej to było ilość kur, czyli B2 liczba kur razy 0,9 zł. I ten przychód tutaj na początku się nie zmieni. Tak, jest dokładnie to samo. Czy z tym, czy z tym, ale uwaga, wskoczą nam niedzielę, i w tę niedzielę będzie to 0 zł. Mam formatowanie tutaj złotówkowe włączone. No to zamiast zera mam kreseczkę. W każdym razie jest to ewidentnie 0 złotych tutaj. No i w dalszej części filmu ja oczywiście konsekwentnie z tym błędem robię dalej te zadania. Więc dalsze wyniki też wychodzą błędnie, bo nie uwzględniają właśnie tych niedziel, tego przychodu. Więc mam nadzieję, że sobie samodzielnie już w dalszej części poprawicie i znajdziecie te punkty, gdzie to powinno wyjść inaczej. No, bo dalsze obliczenia oczywiście są w porządku, tylko uwzględniają ten błąd. I to jest piękny przykład na to, że jeżeli zrobimy jakiś błąd w pewnym etapie obliczeń, to może się okazać, że cały wynik końcowy będzie od czapy. Bo tak naprawdę będzie od czapy, no bo totalny przychód, totalne zyski, odpowiedzi na te pytania będą tak naprawdę inne niż ja za chwilę podam w filmie. Inne, dlatego że zmienione o te wartości tutaj zaniżone. O to, że jaja w niedzielę znoszone nie były. No to cóż, zachęcam do dalszego oglądania z uważnością na ten błąd. Tu oczywiście można sobie włączyć jeszcze złotóweczki. Gdzie tu są te złotóweczki? Ja w tym ten Excelik mnie wkurza. To jest kwota ze sprzedaży jajek pomniejszona o koszt paszy dla kur i koszt kur dokupionych w tym dniu. Taki jest dzienny zysk. No to liczymy zysk, że to jest przychód z jaj minus koszt dzienny, no i dziennie zarabia tyle. I teraz jest taka część zadania, gdzie jest pytanie o realny zysk, czyli tyle, ile zarobiła do tej pory. No bo tu widzimy, że tego dnia tyle, tego dnia tyle, tego dnia tyle. No tu będzie miała nawet stratę, tak? Bo kupiła kury. No ale ona ciągle zarabiała. Tam na konto jej ciągle wpływało. Czyli to, że tego dnia poniosła stratę, no bo tego dnia kupiła dodatkowe, dodatkowe zwierzarki, to nie znaczy, że jej stan konta spadł na minus. Więc jakby realny zysk, to można powiedzieć inaczej stan konta. Tak? Stan konta. Czyli realny zysk. I ten realny zysk, ten stan konta, to jest suma tych zysków z poprzednich wszystkich dni. Czyli pierwszego dnia to jest pierwszy dzień, drugiego dnia to jest pierwszy i drugi, trzeciego dnia to jest pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Więc mamy te kolejne sumy. Jak to zapisać? Suma. Od zysku tego do zysku tego. Tak? I teraz uwaga, ja sobie zadolarkuję pierwszy z zysków. I popatrzcie, co tu się stanie. Jak zadolarkowałem pierwszy z zysków, to mam realny stan konta. Dlaczego? Dlatego, że popatrzcie. Tu było od i2 do i2, tutaj jest od i2 do i3, tutaj jest od i2 do i4, tutaj jest i2 do i7. tak? Czyli po przeciągnięciu drugie i zmienia się na kolejne, a pierwsze zadolarkowane ciągle wskazuje na początek. Czyli ciągle mamy realną sumę. No i dzięki temu wiem, że nawet tu, gdzie miała stratę, no to jasne, stan konta jej spadł z 2,700 na 2,200. Ale w sumie stan konta ciągle jej się utrzymuje, ciągle jej rośnie, ciągle jej ta ferma widać przynosi zyski. Czyli bardzo fajna symulacja tego, co tutaj się dzieje, no bo widać jak ta ferma pracuje. No i w pytaniu jest właśnie pytanie takie, podaj po którym dniu po raz pierwszy realny zysk przekroczy 1500? No i znowu można użyć jakiegoś tam wyszukaj pionowo, no ale to według mnie to takie jest pytanie, po którym dniu realny zysk przenosi 1500? No to szukamy 1500. Tego dnia, czyli po tym dniu, po 180, nie, to jest ilość kur. Po 15 dniu, po 15 dniu po raz pierwszy jej zysk przyno, przekroczy 1500. Tak, ten realny zysk. No i Podaj, jaki będzie realny zysk pani binarnej po 180 dniach. No to po 180 dniach będzie tyle. Czyli pierwszy raz przekroczyła 1515 dniu, a na sam koniec yy, tej te, działalności ma realny zysk 14 tysięcy. Tutaj. No, jeszcze na końcu dokupiła troszkę tych kuraków, więc troszeczkę jej spadło z 15 tysięcy. No, ale rozumiem, że ta firma będzie dalej działała i to jest. Nie jest koniec jej działalności. No i to jest jeszcze ostatnie pytanie. Wykonaj wykres liniowy porównujący dzienny przychód z dziennymi kosztami. Tak? Czyli koszt dzienny, to mieliśmy tu. Tak, to był koszt nasz dzienny. A dzienny przychód z jaj to jest to, czyli te dwie rzeczy musimy wrzucić na wykres. Jeszcze takie w zadaniu jest zadanko, czyli wstawianie. Wykres są tam liniowy. O, no i mamy taki wykres liniowy. Co prawda on mi się szczerze mówiąc nie podoba, nic mądrego tu mi nie wnosi. No ale mamy te 180 dni. No, i widać jak koszt dzienny jest taki, taki. Potem jest skok, bo tu kupiła kury. Potem jest taki, taki, taki. Potem jest skok, bo tu kupiła kury. Potem jest taki, taki. Ciągle jest coraz większy skok, bo coraz więcej kupuje. No i tutaj mamy przychód z jaj. Spada, 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 spada bo zjada. Tu dokupiła. Spada, 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 bo zjada. Dokupiła. No i tak jak się spodziewaliśmy, tak to mniej więcej wyszło. No i w ten sposób zrobiliśmy to. Zadanie symulacyjne z 2014 roku. Ja Was zachęcam do subików, do komciów, do dzielenia się tym. No i powodzenia na maturze. Do zobaczenia się z Państwem. Cześć i pa!